Dzień dobry, Wojciech Kukuła, program doradczy Fruit Akademia. Spotykamy się już troszeczkę po sezonie, można powiedzieć, bo po zbiorach są pewne odmiany. Jesteśmy w gospodarstwie pana Krzysztofa Adamowicza. Panie Krzysiu, rozmawialiśmy, tutaj jesteśmy już po zbiorze alwy. Wiadomo, że w alwie troszeczkę gorzej uzyskać ładną czerwień. Rozmawialiśmy tutaj na temat nawożenia i pan zdradził mi, a za chwilę też państwu zdradzi tajemnicę, co było stosowane, żeby uzyskać i tak ładny kolor, no i taką wielkość tego owocu. Rozmawialiśmy o bluenie, bo to był produkt, który pan stosował i z tego co... Drugi rok w historii, że tak powiem. Jeżeli chodzi o bluen, zastosował go pan w którym momencie? Po kwitnieniu. Po kwitnieniu, po opadnięciu płatków, jak już wytworzyły się pewne wielkości liście, bo wiadomo, że ten preparat liście muszą go wchłonąć, no to jest gdzieś w maju, koniec maja. Mhm. A jak wyglądało nawożenie? Doglebowe? Tak. No od 2 lat żadnego nie stosuję. Czyli tutaj nawożenia azotowego, żadnego dodatkowego nie było, oprócz produktu rzeczywiście Bluen, tak? Tak, od nawozów posypowych do glebowych odszedłem ze względów ekonomicznych. No Bluen wiadomo ile kosztuje na hektar, to jest jeden zabieg i wszystko mamy załatwione, bynajmniej co do azotu. Mhm. No tak, no bo rzeczywiście stosujemy go jednokrotnie w dawce tutaj u pana standardowej. Pół kilograma. Pół kilograma na hektar, czyli tak na jak raz. Etykieta przewiduje. Stosujemy go jednokrotnie i w ciągu całego sezonu bakterie nam produkują ten azot. Tak. To co można zaobserwować, to co rzeczywiście państwo widzicie, kolor. To co rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem, sam powiedziałeś, że ten kolor jest bardziej intensywny. Może powiedz nam kilka słów, czy tylko na alwie to obserwujesz, czy też na pozostałych odmianach? Nie, na każdej odmianie widzę. W tym roku też był problem z wybarwieniem u większości ludzi z szczępionem. U mnie tego nie było. Normalnie w terminie go zrywaliśmy. No i też nieźle wyszedł, wyglądał czerwony, akurat nie ma, bo już jest poprzerabiany. Czyli w przypadku Ligola rzeczywiście ten kolor też był bardziej intensywny. Tak, i świecący, ale to nie był to żaden klej, żadna dojrzałość konsumpcyjna. Po tym, podejrzewam, po bluenie był taki efekt świecący. No potwierdziłby pan to, co my obserwujemy od 2 lat rzeczywiście. Tam, gdzie produkt bluen jest zastosowany, widzimy rzeczywiście ładniejsze wybarwienie. Widzimy, że te owoce mimo bądź braku, bądź częściowo ograniczonego nawożenia azotowego, jednak wyrastają do wielkości odpowiedniej. I to, co robiliśmy jeszcze dodatkowo w badaniach oceny jędrności, obserwowaliśmy w przypadku szampiona zwyżkę jędrności. Nie wiem, czy tutaj takie obserwacje też u pana, pan u siebie widzi? Widziałem to na truskawce. Mhm. Na pewno jest twardsza. Przed bluenem nie badałem tych jabłek i po zastosowaniu, także nie mam porównania, jak jest, ale widzę po zrywaniu przez pracowników, ciężko jest obić teraz jabłko. No tak, rzeczywiście jabłka nie ciężko obite, ładne. Obicie. I ładna barwa przede wszystkim, w zasadzie 90%, ponad 90% owocu jest ładnie wybarwiona. Czyli z czystą świadomością może pan zarekomendować produkt. No ja od niego już chyba raczej nie odejdę. Okej, okay, czyli w miejsce standardowego nawożenia, nawożenie w postaci produktu tak. Bluen. Szybko. Jednokrotnie. Jednokrotnie. I praktycznie w całym układzie sezonu mamy ten azot, na którym nam zależy. Na którym nam zależy. Część sadowników boi się przeazotowania. Czy w przypadku produktu Bluen jest to możliwe, jak pan obserwuje? Nie, możemy przejechać się do sadu i zobaczy pan alwę zerwaną. Liście normalnie się zachowują. A jeżeli chodzi o pędy? No nie jest to tak wypędzone jak po nawozach doglebowych. Czyli krótsze, krótsze nawozy rzeczywiście krótsze są przyrosty, łatwiejsze cięcie. Mhm, same korzyści. Chociaż delikatne cięcie, ale to bardzo delikatne, możemy zobaczyć to w sadzie. Było robione tutaj letnie, ale to tylko takie największe wilki gdzieś jak wyrósł. Kosmetyka. Stojące, żeby nie zasłaniało. Okay. Ale to minimalnie tego było. Czyli ta niebieska rewolucja, która zagościła u pana, będzie dalej trwała? Na pewno od niej nie odejdę na razie, bo widać efekty, no ładnie to wygląda. Panie Krzysztofie, dziękujemy za opinię praktyka, bo w oczach praktyka to jest najważniejsze i każdy produkt powinien być w ten sposób oceniany.
Teraz zapraszamy Państwa do drugiej części naszego nagrania, gdzie zapytam doktora Marka Rejcha o podstawy działania produktu BlueN. Pan Krzysztof powiedział kilka słów o tym, jakie są jego obserwacje, jeżeli chodzi o jabłonie, na których zastosowany był produkt BlueN. Powiedz nam coś więcej o tej niebieskiej rewolucji, którą określamy mianem BlueNu. Trzeba pamiętać, jeśli chodzi o Methylobacterium symbioticum, bo ta bakteria jest w składzie BlueN, na drodze nitrogenazy dostarcza roślinom formę amonową, czyli też bardzo ważna informacja, jest to forma amonowa, czyli nie powoduje nadmiernego rozwadniania tkanek i też stymulacji, tak jak rozmawialiśmy na temat formy azotanowej. Więc tutaj forma tylko i wyłącznie amonowa. Również pan Krzysztof nawiązywał do momentu aplikacji. Trzeba pamiętać, żeby były liście rozwinięte. W przypadku jabłoni po okresie kwitnienia jak najbardziej jest to dobry moment w zastosowaniu. Im wcześniej, tym lepiej, bo bakterie wtedy mają dłuższy czas do produkcji azotu. Jasne, oczywiście mają dłuższy czas na kolonizację tych elementów, na zagnieżdżenie się w fylosferze, no i później oczywiście produkcję tej formy amonowej. Również bardzo ważnym tutaj aspekt był poruszony, wybarwienie owoców. Kwestia jest produkt, jak i sama bakteria jest nowym osiągnięciem naukowców, więc cały czas też uczymy się i obserwujemy w produkcji rolniczej czy sadowniczej, jak produkt jeszcze bardziej można pozycjonować. I tutaj jest bardzo ważny aspekt poruszony, jeśli chodzi o jędrność, wybarwienie. I to jest ściśle powiązane z tym, co prasa naukowa mówi o tym, że Methylobacterium symbioticum wytwarza zeatynę. A zeatyna również jest prekursorem hormonu cytokinin. Więc też cytokininy jakby opóźniają starzenie się organów, opóźniają opadanie liści. Co też można to przenieść na ten efekt, czyli spowodowane jest lepsze wybarwienie owoców, dłużej zachowanie tej jakby świeżości owocu, no i ograniczanie starzenia. A powiedz, jeżeli chodzi o Methylobacterium i to wybarwienie piękne. Tu tak jak nawiązałem, jeśli chodzi o wybarwienie, to też kwestia jest jakby ograniczania hormonu starzenia się etylenu. Też jakby te składniki, które są dostarczane, czyli forma amonowa, w pewnym stopniu też jakby wpływa na gospodarkę całą hormonalną rośliny. Dlatego mamy wtedy owoc, czy wielkość owocu, wybarwienie, jak i również wpływ na jędrność. No tak, tak jak rozmawialiśmy z panem Krzysztofem, wielu sadowników, on zresztą też obawiał się, że roślina będzie jednak przejdzie w stan ten wegetatywny i będzie wytwarzać zbyt dużo pędów. Z obserwacji dwuletnich, które pan Krzysztof poczynił i wielu sadowników widzi, no nie ma tego efektu, nie ma tego efektu takiego piku azotowego, jak w przypadku nawozów saletrzanych, że roślina dostaje nagle bodziec, rosną pędy, nie można ich zahamować we wzroście. Tu w przypadku produktu BlueN no nie ma tego efektu. Widać, że ta cała siła jest przekierowana w owoc, owoc ładny, piękny. W przypadku owoców przeazotowanych one słabo się wybarwiają. Natomiast w przypadku owoców, które są z kombinacji, gdzie zastosowano BlueN, no widać efekt ładnego, czerwonego owocu. BlueN wpływa na tą gospodarkę hormonalną. Również tak jak tak nawiązałeś do formy azotanowej. Forma azotanowa będzie powodowała nadmierne wybujałość pędów. W przypadku formy amonowej tego nie będzie. Dlatego tak jak wspomniałem wcześniej, Methylobacterium produkuje zeatynę, cytokininy. I cytokininy są też odpowiedzialne jakby za tą dorodność owoców i wybarwienie. Dobrze, dziękujemy Marku za wytłumaczenie tej specyfiki działania produktu od strony naukowej i mechanizmów, w które może być zaangażowana rzeczywiście ta bakteria.
Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy Państwa po więcej informacji na stronę www.frutakademia.pl. Zachęcamy do śledzenia naszej aktywności również na naszym fanpage'u i zachęcamy również do obserwowania strony www.bluen.info, gdzie zamieszczamy wszelkie informacje dotyczące i stosowania samego produktu, ale również jego mieszalności i kompatybilności z różnymi środkami również ochrony roślin. To wszystko na dzisiaj. Dziękujemy, zachęcamy do stosowania również produktu Bluen, bo tak jak widać, owoce mało nie przemówią.